300 na 10 to 30. Viper się chyba nam zepsuł. I 3, 2, 1. Poradził mnie troszeczkę prąd. 300 voltów. Aż się, powiem wam, w nogach się aż wygiełem. No i znowu mnie zakąsał. Tak was nawet troszeczkę kopnie prąd, to razu zapisać godzinę. A, dobra, bo dioda działa w nim. Zamuliłem się. Light or fire, czy tytus jest fryer? Metoda, okulary ochronne, młotek i nóż. Ciężki temat, czym to sklejać? Jak zepsuje się wam citek, musicie kupić Vipera. Dobrze, że nic się nie stało. Z prądem nie ma żartów, prąd zabija. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam takiego malutkiego, śmiesznego citeka. To jest XS800, on nawet nie ma przełącznika wyboru trybu, tylko zapewne ładuje cały czas tak samo, 0,8 ampera, 12 V. No i nie działa. Po podłączeniu do prądu, zero reakcji, także trzeba było go otworzyć. Jako że on nie jest otwieralny, no to niestety metoda okulary ochronne, młotek i nóż. Nóż jest taki fajny, bo jest płaski. Jego wsadzamy w tą szczelinę i stukamy, aż po prostu on sobie popęka dookoła, po całości, tutaj również z boków. I jak już odpuści, no to da się go otworzyć. I po otwarciu, co nam się ukazuje, już wam pokażę. Później trzeba będzie jakoś go skleić. Markerem sobie zaznaczyłem, w którą stronę po prostu ten plastik idzie, czy w tą. Także mamy zaznaczone. No i już jest wnętrze naszego citeka. No ja wezmę sobie telefon w uchwyt, mikroskop i zobaczymy sobie po kolei, co jak tutaj wygląda. Dobrze, na początek słuchajcie, powinno się wziąć, sprawdzić pierw zasilanie, czy to chodzi. Także wtyczunia. I szukamy na bezpieczniku, bo tutaj mamy bezpiecznik. Przekładam druga, czyli do bezpiecznika nam dochodzi. I teraz druga żyła neutralna. Tu jest taki koralik. Zobaczcie, o, widzicie tam na dole. Czy mi się uda to? No, czyli nasz przewód jest ok. Teraz wypadałoby sprawdzić bezpiecznik. On na oko widać, że jest raczej ok. Jest sprawny. Za bezpiecznikiem mamy naszego NTCK. Raczej jest to NTC. No, też jest sprawny. I co? Tu jest Viper jakiś, tak. Viper, nie mylić z samochodem. To jest nasz sterownik kluczujący. Gdzieś tu powinien być tranzystor kluczowy, chyba że w tego Vipera jest wbudowany, ale nie wiem, trzeba to pomyśleć, zastanowić. No co, możemy sobie zobaczyć diody. Wszystkie diody na przypał przelecieć. No 0,57 jest ok, ta dioda. Tu jest jakaś malutka dioda. Na tej diodzie mamy zwarcie, ale to nic nie musi znaczyć, bo nam się może zamykać przez inny element. Zobaczymy sobie tutaj. Ta dioda też ma podobne zwarcie, to są podobne jakieś diody przełączające BAF, to może być jakiś tam BAF16, coś tam. Także te dwie diody trzeba mieć na uwadze. Tutaj mamy diody mostka prostowniczego. Teraz jak one są połączone? Może być tak, że końcówka tej diody jest połączona z tą. Więc spróbuję sobie w ten sposób zmierzyć. Nie jest tak akurat. A może jedną diodę zmierzyłem. Tu kolejną też zmierzyłem. Między tymi nie. Tak nie. Musiałbym od drugiej strony sobie je zmierzymy wszystkie później, ale na razie nasz mostek prostowniczy wygląda całkiem spoko. Tutaj też są jakieś diody. Także lecimy sobie po prostu 0,5 V i tutaj halo, czy dobrze dotykam? Chyba niezbyt. No 0,47. Sorry, ale właśnie nie patrzyłem, co wy widzicie. Tu jest jeszcze jakaś dioda 0,56. Też jest spoko. Także co, na początek sobie nie chcę mi się myśleć, więc odlutujemy jedną stronę diody, zmierzę je w powietrzu. Także wyciągam lutownicę. Fajnie, że nikogo tu jeszcze przede mną nie było. Także mam pewność, że nikt tu nic nie grzewał, bo sam musiałem rozbić tą ładowareczkę. Do sprawdzenia będzie ten elektrolit. Oczywiście ten elektrolit będzie do sprawdzenia.
wszystkie diody, opto też, tutaj jest co, może napięcie odniesienia, tak, TL431, przepraszam, także to jest programowalna dioda Zenera, tak można by to nazwać, czyli to jest nasze regulowane napięcie odniesienia na tym potencjometrze. Co tutaj jeszcze jest? Kondensatorki wyjściowe. No i tak naprawdę tutaj więcej nie ma, chyba że z drugiej strony coś jeszcze jest, także trzeba sobie to wywinąć. Przed wywinięciem jeszcze tutaj sobie markerem pozaznaczałem, z jakiej pozycji są te odgiętki, żeby tego tutaj nic nie pomylić, nie pomieszać. Też jest zaznaczone, także ja to sobie rozłożę, zaraz się widzimy. Partnerem odcinka jest PCBWay. Oferują usługi wykonania różnego rodzaju PCB, czy nawet taśm typu Flex, montażu elementów SMD i THT, wykonania druku 3D, obróbki CNC, dużo tych skrótów, co nie? Zostało jeszcze gięcie blachy, wgranie firmware'u, czy montaż elektroniki w obudowie. Są w stanie obsłużyć każde zamówienie od drobnego projektu po produkcję masową. Jeśli chcesz wraz ze mną i PCBWay wspólnie zrealizować projekt, szczegóły w opisie filmu. Dziękuję za oglądanie. Dobrze, słuchajcie, odlutowałem jedną i drugą diodę, one są teraz w powietrzu. Także zmierzymy je sobie na szybciutko. Dla formalności. Jak stawiacie? Ja stawiam, że będą dobre. Jestem dobrej myśli, a ten Viperek to jest chyba po prostu z wbudowanym tranzystorem. No zobaczcie, ta dioda jest 0,6. Także po prostu coś innego nam... O! Ta dioda jest zwarta. I teraz pytanie. Co jest w środku naszego Vipera? No Viper się zepsuł. Viper się chyba nam zepsuł. Tak, zobaczcie. Viper ma duży taki pad podłączony do naszego transformatora. Tak mi się wydaje, czekajcie. Tu jest NTC, który nam odczytuje temperaturę naszego transformatorka i Viper nam się łączy z czymś jeszcze dość grubym. Z tą diodą chyba się łączy Viperek. Tak. Nasz Viper już łapie fokus. Nasz Viper tutaj się łączy z diodą i transformatorem. Tutaj ma dwie nóżki, też na takiej dużej ścieżce. Sobie zaraz prześledzimy, skąd ta ścieżka jest. A to zapewne przełączanie naszego tranzystora. A tutaj ma sterowanie nasz Viperek. Także teraz trzeba by sprawdzić, co się na nim dzieje pomiędzy tymi dużymi polami. Czyli to są te tutaj piny zewnętrzne. Zaraz sobie może odszukamy datasheeta, zobaczymy jak to powinno być zbudowane, bo nie wiem. No ale ja się uczę tutaj razem z wami. Tu jest 1 V. No dobra, słuchajcie, wiemy, że ta dioda jest uszkodzona. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest za dioda, z czym ona jest połączona. Ja nie chcę przyciągać tego odcinka za długo. Ta dioda jest spoko. Natomiast nawet jak są teraz wylutowane, to po ścieżkach sobie zmierzymy. Nie ma. Nic się tu nie dzieje. I tutaj też nie. No dobra. Ja zobaczę tego Vipera datasheeta i widzimy się za moment. Dobra, słuchajcie, włączam rozlutownicę i trzeba będzie odlutować kilka elementów. Odlutuję od razu te kondensatorki tutaj po tej stronie, ale co mnie zaciekawiło, tutaj D to jest dioda, tutaj mamy Z1. Czyli dioda z Zenera zapewne to jest. Paseczkiem ona była w którą stronę. Mamy narysowane tutaj, także bardzo fajnie. Zaraz sobie zobaczymy jej oznaczenie, jakie napięcie ona powinna robić. To sobie odlutujemy, zobaczymy parametry tego kondensatora i odlutujemy sobie Viperkę i zobaczę z ciekawości, co nam tester elementów pokaże, jeśli chodzi o jego testy, ponieważ tak naprawdę to jest tranzystor, pod feedback ma podłączony przez 1 kilo gate, ma drain source, już nawet nie pamiętam po której stronie, no i zasilanie, także układ dosyć prosty, może poszukam czy mam, ale no kurczę, znając życie nie mam akurat, chociaż jakiś Viperek gdzieś tam kiedyś brałem, może był, no nic, ja to rozlutuję na szybciutko, poszukam czy znajdę Viperka, działamy dalej. Dobra, słuchajcie, przetestowałem kondensator, jest dobry, no i wyglądał też na dobry, nie był jakiś spuchnięty.
I teraz dioda C33. Wyciągałem diodę 3,3 V i ona ma 3V3. 33 to mogą być 33 V i to by miało bardziej sens, bo wcześniej nie pomyślałem. Także to może być po prostu dioda gasząca przepięcia z transformatora. Także znalazłem większą diodę. Już wam pokazuję, jeśli chodzi o obudowę. Większa w sensie napięcie ma to samo, tylko jest na większą moc. Na razie ją na takich długich nóżkach mocuję, że gdyby to nie było to, to zawsze będzie można ją później wykorzystać. Jego sobie odlutowałem, nic mi tester nie pokazał. Multimetrem też nic nie zmierzyłem, bo jednak no nie jest to tranzystor, tylko układ scalony, więc tak podejrzewałem, że tak może być. Słuchajcie, może żeby nie tracić czasu, ja wlutuję ten kondensator i odpalamy, zobaczymy, czy to ruszy, czy to nie ruszy. Czy jeszcze szukać wiperka, może być, że tylko ta dioda padła i przez nią na przykład coś nie chce wystartować, zwiera nam napięcie tutaj, no nie wiem. Sprawdziłem jeszcze te wszystkie tutaj diody, na nich jest ok, także powinno być napięcie prostowane, powinno być na tym dużym kondensatorze 400 V. Jak wymienimy tego Zenera, no to zobaczymy, co się wydarzy, czy się nic nie wydarzy, czy bezpiecznik nam poleci. No dobra, nie przedłużając, ja tutaj przygotowuję to wszystko, widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, okulary ochronne. I 3, 2, 1. Nic się nie dzieje. 0,9 W. No to trzeba w takim razie szukać dalej. Sprawdzimy sobie, czy ten duży kondensator się coś naładował. Tak, jest 315 V. Oczywiście źle przytknąłem sondy. Jest 300 V, także na niego napięcie dochodzi. No nic, niech to się wyładuje, ja robię sobie przerwę, widzimy się później. One day later. Dobrze, słuchajcie, jest kolejny dzień, teraz taka przestroga, bo tutaj sobie robiłem jakieś pomiary, poznaczałem sobie wszystko. Zostawiłem, poszedłem na pół godziny na dół, no i dotykam i strzeliło mnie z kondensatora, poraził mnie troszeczkę prąd. Aż się, powiem wam, w nogach się aż wygiełem, cały palec sztywniał i boli. Że dobrze, że nic się nie stało. No właśnie, chciałem wam pokazać, ile jest na kondensatorze. I zwarłem, ale było ponad 350. Jest dalej 52 V. Czyli z kondensatora tam do 400 jest, nie? Trochę mnie działo w paluszka. Także nie róbcie takich rzeczy. To jest niebezpieczne. Ciekawe, jak ta iskra się nagrała. No nic, nie wyładowuje się to za bardzo, mimo że powinno być między plusem a minusem coś, co rozładuje. W sumie tu nic nie widzę. No, nie ma tutaj żadnego systemu rozładowującego kondensator. No, także takie rzeczy. A co tu mierzyłem? Zaraz wam pokażę pod mikroskopem. Znalazłem taki stary rezystor 100 kg, także sobie rozładujemy kondensator. Zwykle tego nie robię, bo zwykle jest rozładowywanie na bleeder rezystorach. Na nich są też straty mocy, więc może uznali, że jako to jest nierozbieralne urządzenie, to nie będą dawali bleeder rezystorów. No nie wiem, mam 100 kg, rozładujemy sobie ten kondensator. W ogóle, co zrobić w przypadku porażenia prądem? Ta część filmiku zawiera drastyczną historię. Oglądasz na własną odpowiedzialność, ale mimo tego powinieneś ją zobaczyć przez wzgląd na twoje bezpieczeństwo. No powiem wam, ja zawsze zapisuję godzinę, bo najważniejsze jest pierwsze tam 8-10 godzin. Bo miałem w technikum taki przypadek, kiedyś to było stare lata, nie? Nam opowiadali tylko tą historię, że na warsztatach tam dla jaj chłopaka poradzili prądem koledzy. No wszyscy się pośmiali, nic się niby nie stało. Gościu wrócił do domu, poszedł spać. No i wieczorem z wieczornej zmiany ze szpitala jego matka wróciła, patrzy gościu fioletowy, od razu karetka, szpital, no i co się stało? Nerki mu stanęły, źle się czuł, bolała go głowa, położył się spać, no właśnie, bo nerki stanęły, no i co, już nie pracowały, także jakby przespał tą całą noc, to już by się nie obudził, a że matka pielęgniarka wróciła późno, zobaczyła, że coś jest nie halo, no to wzięli go tam na jakieś dializy chyba, no i uratowali gościa. Także tak właśnie jest, jak was nawet troszeczkę kopnie prąd, to od razu zapisać godzinę, poinformować największą ilość osób. U mnie Kasia właśnie już wie, że tam coś nie strzeliło z kondensatora, to z kondensatora raczej groźnie nie będzie, ale zawsze warto zapisać, powiedzieć komuś, żeby ktoś coś wiedział, co się wydarzyło. No dobra, mam nadzieję, że już się wyładowało. Także niestety z prądem nie ma żartów, prąd zabija.
Dlatego nie lubię energoelektroniki. No i dobra, mamy 0,2 V, także jest już tutaj bezpiecznie do grzebania. Idziemy pod mikroskop. Tutaj nam wchodzi faza neutral. W jakiej kolejności? Tu jest faza. Dobrze. Faza idzie na bezpiecznik, z bezpiecznika sobie przechodzi na NTC. Tutaj mamy dławiczek sprzężony i druga strona dławiczka sprzężonego, to sobie przechodzi. Czyli tu mamy dwie diody, te nasze tutaj są cztery diody takie, te dwie końcówki. Czyli tu mamy mostek prostowniczy, to jest AC, AC. I po drugiej stronie mamy dwie diody połączone tutaj na plusie, to daje nam plus. I tu mamy dwie diody na minusie, to też widać po kondensatorze, 400 V kondensator tutaj jest. To jest nasza masa, bo jest pasek, tutaj jest masa, więc to jest plus, wszystko się zgadza. Tu mamy odfiltrowanie kondensatorami typu Y. Tak samo tutaj mamy odfiltrowanie przez 1 mega ohm, żeby zwiększyć napięcie, jakie wytrzymają te rezystory do neutralnego. Idzie nam i też tutaj mamy dwa takie same kondensatory typu Y połączone szeregowo i one są podlutowane tutaj zapewne pod plusa, tak mi się wydaje, że to jest pod plusa, albo pod masę, nie wiem, odszumiali tak czy siak odszumiali. Tu jest koralik odszumiający, ferrytowy, on ma wszystkie zakłócenia w sobie wytracić jako prądy wirowe, tak mi się wydaje, że prądy wirowe, mimo że to jest raczej spiekane, więc to nie jest prąd wirowy. No tak czy siak energię całą wszystkich prądów udarowych wydzieli w sobie ten koralik, nam likwiduje te zakłócenia. Mam nadzieję, że dobrze mówię, jak mówię niepoprawnie akademicko, proszę mnie poprawić. No i tu jest nasz wiperek, tak? Mamy drain source, to będzie drain, bo tu jest transformatora plus nasz przechodzi przez uzwienie transformatora. Tu jest dioda. Ta dioda jest gasikiem według mnie i ten rezystor współpracuje z tą diodą. Tak. Tu jest dioda, tu jest rezystor, tak. On nam gasi do plusa przełączanie, które realizuje ten tranzystor wewnętrzny tutaj wbudowany. Tutaj mamy VCC, czyli zasilanie. Tu idzie nasz na mały kondensatorek na plus i minus. On jest do 63 V i to by się zgadzało, że to nam robi 33 V zasilania naszego układu, bo ten układ musi być zasilany, więc tu mamy zrealizowane na jakimś uzwojeniu pomocniczym. Mamy przez diodę uzwojenie pomocnicze, ta dioda nam pewnie prostuje to, to nam idzie tutaj przez ten rezystor setka, czyli 10 ohmów i te 10 ohmów ograniczy nam prąd tej diody do masy i na niej to jest dioda Zenera, czyli tutaj będzie plus 33 V z grubsza, no i to nam zasila ten kondensator, ładuje i zasila nam cały ten układ. A tu jest feedback filtrowany przez kondensatorek do masy, tutaj są jakieś rezystorki, jakiś tranzystor, to jest PNP, i zapewne on w zależności od tego, co się dzieje na naszym trawku, co tutaj jest przełączane na tych uzwojeniach, to wtedy tam pewnie coś załącza, wyłącza, daje feedback, w którym momencie ten ma się tranzystor wewnętrzny w tym układzie przełączać. No i tutaj nic takiego się nie dzieje. Tutaj na wyjściu, tu mamy wyjście z uzwojeń transformatora. Już wam to pokazuję. Jest duża dioda prostująca, ona to jest pewnie dioda Schottkiego i ona idzie odtąd dotąd, więc na tej diodzie będzie jednopołówkowo prostowany, tak jakby plus, więc druga strona transformatora jest minusem, to jest nasza masa, więc sobie to oznaczyłem markerem plus minus, tak samo tutaj sobie pozaznaczałem markerem plus minus. Tutaj po włączeniu nic się totalnie nie dzieje, więc według mnie po prostu ślepo, już nie chcę mi się dalej szukać, według mnie na ślepo trzeba wymienić ten wiper. Stałem się trochę wymieniaczem części, już tak nie diagnozuję, bo nie ma czasu po prostu, więc tego wipera muszę skombinować. Ja robię teraz przerwę, widzimy się za jakieś pewnie tam kilka dni co najmniej. Jak będę miał wipera, podmienimy sobie go, zobaczymy czy to ruszy, czy to nie ruszy. No, reszty elementów dalej nie sprawdzam, wszystko dobrze wygląda, kondensatory też raczej, to nie z przegrzania. Wokół tego wiperka widać też przebarwienie troszeczkę laminatu, to też naturalnie od ciepła, bo to jest laminat zwykły, taki celulozowy, jednostronny, także to normalne, aczkolwiek no widać co się najbardziej grzało, nie? No, także na teraz to tyle, ja robię przerwę, biorę się za inne rzeczy, no i widzimy się później. No dobra, słuchajcie, dogrywka, zamówiłem wipera, wiper przyszedł,
Także kupiłem Vipera. No, podmieniamy go tutaj. Tu było trochę wygrzane. No i zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy. Taka naprawa na przypał, no ale trzeba próbować, bo szkoda czasu. Dobra, słuchajcie, to są bardzo niebezpieczne rzeczy teraz. Ja będę trójł pod napięciem, nie przestrachu separacyjne, nic, okulary ochronne. Podłączamy. Coś tam niby się dzieje. Czy jest 400 V? 325, jest git. Nie wiem, czy widzieliście. 328. Tu pomiędzy plusem i minusem. W ogóle nie pracuje przetwornica. Bardzo dziwne to jest. Tu ja wymieniałem zenerę naszego, zenerka. Czemu na zenerku jest tylko tyle? Tu jest nasze też opto. Muszę sprawdzić datasheeta tego Vipera. Jak on powinien działać? Tu jeszcze zobaczymy sobie, jak długo się utrzymuje napięcie na kondensatorze. No, 1,5 V. Nie startuje. Tu jest taki ceramiczny, malutki kondensator. Wy go nie widzicie, ale on tu jest. To jest taki bootstrap pewnie do startu naszego Vipera. Lub coś jest nie tak z opto. Tu jest też jakiś tranzystorek malutki, także to wszystko trzeba zdjąć, popatrzeć. O co tutaj chodzi? No dobra, ja się rozejrzę poza kamerą, żeby nie przedłużać tego filmu. No, także do zobaczenia za chwilę. Dobrze, słuchajcie, okulary ochronne. I podłączamy, zobaczymy, czy to Viper się zepsuł. Raz, trzy, dwa, jeden. Jeden, 4 wata, pół wata. Nic się nie dzieje. Podłączymy akumulator, zobaczymy, czy może coś pomoże. Uwaga. Nic się nie dzieje. Oj Boziu, mega dziwne. Viper podmieniony. No to trzeba robić pomiary pod napięciem chyba. Dobra, słuchajcie, sprawdziłem tutaj bootstrap, ten kondensator 4,7 nano. No problem, zacząłem rwać tu kondensator, mówię, kurde, coś przeoczyłem, ale właśnie, opto. Zawsze sprawdzam opto, nigdy nie miałem upalonego opto, no może jeden w karierze, gdzieś tam pioruny szły po monitorze i patrzcie. Mam taki układzik tu z 12 V, z takiego tam zasilacza do jakiegoś cyfrowego pulsatu. Dioda nie działa, ale 12 V jest, tu jest dioda, się świeci. Tu można tam włączać, wyłączać, takie zasilanie płytki stykowej. Możemy sobie robić napięcia 5 V, 3 V, jak w zależności jak te zworki sobie poustalamy. Ja mam po obu stronach 5 V, ja mam przez rezystor dioda i tu mamy kolektor, emiter i do masy. Po tej stronie mamy plusa na guziczek przez rezystor na naszą diodę. Jak naciskam, to opto działa w taki sposób, że jak tu napięcie na wyjściu rośnie do pewnego poziomu, on jest określany o programowalną diodę Zenera. Tu jest TL431 tutaj. I on się ustawia jakie chcemy. Na przykład chcemy mieć tam 14, 16 V. Na przykład chcemy mieć 16, 2 V maksymalnie. I jak to napięcie narośnie na tej drugiej stronie, to nagle opto robi tyk, 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 tyk. Tam jakby dioda w środku. Tu jest dioda, a tu jest fototranzystor. I on po drugiej stronie zaczyna nam wyłączać przetwornicę. Czyli opto to jest taki gościu, który na statku miga do drugiego, że tam nie wiem, na tamtym statku jest produkcja prądu, czyli po tej stronie. Tu mamy drugi statek, on latarką miga, dobra, stop, stop, puszcza. Taki alfabet Morsa jakby. No i opto nam stabilizuje pracę przetwornicy. No i to jest opto, które sobie wyjąłem z moich transoptorków. A teraz zobaczcie. Wsadzimy sobie tego opto. Jak on ma być? Tak ma być, tak ma być. Tra-la-la-la-la. Nie działa. A przed chwilą... A dobra, w drugą stronę go wsadziłem. Przed chwilą był po prostu zwarty. Tra-la-la-la-la. O! I on cały czas świecąc
mówi cały czas stop, nie dawaj prądu wcale, bo właśnie mi nie chciała w ogóle startować przetwornicą. I kurde, ona nie startuje. Także spalony jest transoptor. Była spalona dioda Zenera, która została wymieniona. No i ten transoptor, także kurczę, no drugi przez moją, nie wiem, 15-letnią karierę naprawy. Zawsze je sprawdzam, teraz mi się nie chciało, bo mówię, a dobra, nie sprawdzam, mi się nigdy nie chce, bo one zawsze są sprawne. No i kurczę, żeby opto było uszkodzone, to tu naprawdę muszą być takie zwarcia po stronie wtórnej. Nie wiem, cuda. No nic. Zmieniamy opto, zobaczymy, czy to ruszy. Fairchild chyba tu jest. Fairchild, a tu mam jakieś chińskie. No nic, nie przedłużam tego. Jeszcze zanim go wlutuję, zobaczcie, tu na płytce jest taki pypeć. Pytanie, czy to po jego strzale od jakiegoś zwarcia. A dobra, bo dioda działa w nim. To tu było takie przepięcie, że poszła zenerka i tranzystor przebiło. Dobra, teraz zaczyna się zgadzać to trochę. Teraz tak, zamuliłem się. No, no więc zobaczcie, czy to jest okopcenie, osmolenie, czy kurz. Ciężki temat, no ale montuję to. Kondensatory też wyjąłem. Musiałem dmuchać tego gluta, bo to taki klej na gorąco, tylko taki mega twardy, sztywny. Nie wiem, czym to kleją. W sumie fajna sprawa. Przydałby się taki klej czasem. Jakby ktoś wie, co to jest, to może dać znać. No ale kondensatory wyjęte, kondensatory sprawne. Parametry ładne. Możemy sobie je przemierzyć na szybko. Jeszcze raz na chłodno, bo na gorącym one mogą mieć lepsze parametry. Jak ostygną, no to mogą już wtedy się, że tak powiem, zepsuć. Dlatego czasami sprzęt można suszarką podgrzać. No i jak ruszy, wiemy, że pojemności odzyskają pojemność dzięki temu, że jest ciepło. Pierwszy sprawny, bardzo ładnie. Drugi również sprawny, bardzo ładnie. No i ostatni też sprawny, również bardzo ładnie. No dobrze, to jeszcze w celach naukowych zmierzymy sobie miernikiem i na dwa mierniki. Jak możecie bez płytki stykowej gdzieś tam w polu zmierzyć sobie opto, transoptor. Transoptor w tą stronę ma anodę i katodę diody. Może uda mi się wrzucić schemat. Opto to jest 817, są różne ABC. I teraz zobaczcie, czerwona jest po lewej stronie na kropeczkę. I mamy no 1,065V. To jest napięcie przewodzenia naszej diody wewnątrz. Zwykle właśnie jest to około 1V. No i mamy ten 1V. I teraz opto będziemy mierzyć w dwie strony. Ten jest sprawny, ten przekreślony jest uszkodzony. Pierw mierzę tak, mamy OL. Open line, over limit, nie overload. I to była czerwona, a ta była czarna. Zmienimy teraz. Zmienimy teraz nasze, czerwona jest po prawej, dalej mamy OL, tak ma być na sprawnym. I teraz ja pewnie mierząc w układzie, złapałem się, bo mierząc tak, tu mi pokazuje 0,38, gdy czerwona jest po prawej stronie, a w drugą stronę czerwona jest po lewej, tak widzicie to, widzicie. Też 0,38 pokazuje. Czyli on już widać po wyjęciu jest zwarty. Jak to powinno działać? Jak to powinno działać? Wezmę sobie teraz drugi multimetr. Tribie diody. On jest i bo po jednej stronie mamy tranzystor, kolektor, emiter, nie pamiętam w której kolejności, a tu mamy diodę. Więc zapniemy sobie to tak. Widzicie? Jest zapięte i jest OL. Teraz zaświecę sobie diodą i powinno nam się w jedną stronę pokazać lub nie pokazać, w zależności od tego, jak zapiąłem. O, mamy 2-3 V spadku na naszym tranzystorze i 1 V na naszej diodzie. Czyli ja zaświecając diodę otwieram nasz tranzystor. Po prostu jest to taką jakby, ta dioda jest jego bazą. Jak ktoś wie, jak działa tranzystor, no to po prostu palcem takim wciskającym bazę startującym tranzystor jest nasza dioda. A teraz zamienię sobie te polaryzacje tutaj tych złączek i w drugą stronę zobaczymy, co będzie. Powinno nie być chyba nic. Tak, świeci nam się dioda, mamy 1 V, a mamy OL na naszym tranzystorze bipolarnym w środku. Czyli tu jest ważne przy pomiarze na dwa mierniki, jeśli zapniemy to prawidłowo, czyli w ten sposób,
no to mamy mieć tutaj spadek napięcia na tranzystorze. Łatwo zapamiętać, kropeczka to jest anoda diody, czyli plus, czyli czerwona, i czerwona sonda idzie też po tej samej stronie. Tu mamy czerwoną i czerwoną. Czyli to jest nasz kolektor, to jest nasz emiter, a baza jest właśnie sterowana optycznie, czyli naszą diodą świecącą wewnątrz. No dobrze, także tak to wygląda. Na tego naszego dziada, już po zapięciu samego miernika, już piknęło, 0,49 pokazuje. Także nie wiem, czy od temperatury to zależy, czy od miernika, no ale jest zwarcie, więc nie interesuje nas to. I zobaczymy sobie też, czy coś się dzieje z tym zwarciem. Tak naprawdę pewnie nic się nie będzie działo. Jak podam, to jest czarna dioda. Widzicie, dioda jest sprawna w tym uszkodzonym, a druga strona jest zwarta. Także no dobra, próbujemy teraz wystartować tego CITEK-a. Dobra, kochani, zmieniamy sposób zasilania. Dalej jesteśmy na sieci 230 domowej, przez żarówkę, przez halogen, 400 W. On tak do 1 ampera pozwala pracować. No i co, sprawdzamy, czy będzie light or fire. Light or fire, czy Tytus jest frajer? Ha, 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 ha. Damn! Dobrze widzicie, tu są jakieś diodki. To, żeby się nie dotykało. Może, kochani, 3, 2, 1. Pół wata, nic się nie dzieje. Pytanie, czy na przykład nasz drugi wiper się nie uwalił. O! Dobra, czyli trzeba podłączyć przez przekaźnik i dopiero się załącza ładowarka. 19 W. Wygląda na to, że jakiś tam prąd płynie. A. Elegancko. Na plusie tak samo. Czasem można pokazać inaczej, jak się cęgi namagnesują. No dobrze, jest tyle prądu. No tyle spoczynkowo nie miał. Rośnie, widzicie? 12,81. Wezmę jakiś dokładniejszy multimetr, będziemy widzieli fajnie, jak to się ładuje. Także poczekajcie, chwilę wam pokażę właśnie, bo ten ma 6000 działek. Znajdę tego od Kiewica. Pokażę wam. No dobra, mam tu kilka multimetrów, tego nie będę pokazywał. On ma no, 10 tysięcy działek bez jednej. Także nas inny nie interesuje. Ten też ma 10 tysięcy działek. Więc on tak samo jak 6, bo po prostu i 6 tysięcy działek i 10 tysięcy działek, no do 10 V nam będzie mierzyć z tą dokładnością, że tak powiem, podwójną. Po prostu z większą rozdzielczością. O, mamy 12,72 na nim. Widać? Widać. No, a teraz mając więcej działek, czyli tak na akumulator 15 tysięcy działek, nie wiem, czy są multimetry 15 tysięcy działek, zwykle widziałem 20, ten właśnie ma 20 tysięcy działek i co jest fajne? Fajne jest to, że na nim właśnie mamy 12 i 3 cyfry po przecinku. Na tamtych były tylko dwie. Tu wam pokażę, przypomnę. Aczkolwiek i tak najbardziej to jest mój ulubiony multimetr. Chętnie bym go na unita tam 52E, coś takiego, czy 62E zmienił. Nowszy taki. Tu mamy 12,71 i właśnie nie widać tego, jak nam się ładuje. A podłączę naszą ładowareczkę. Wyjmiemy sobie taki i tu widzicie, bardzo ładnie idzie, widać, że się ładuje akumulator, bo rosną te za przecinkiem. Postaram się dwa multimetry obok siebie podłączyć, wam pokazać, jak to wygląda. No i dobra, mam podłączony ten multimetr oraz Owona. On też ma 20 tysięcy działek, tak? Jest na, i widać, tu mamy tą trzecią cyfrę więcej. To... OK. No i podłączamy ładowarkę i widać, jak te napięcia rosną. Te powyłączam, żeby nie było. Po tym widać o wiele lepiej, ładniej i szybciej niż tu, że to rośnie. Teraz wiadomo, ten akumulator ma 12,8, ale przy wyższych napięciach, kiedy jeszcze wolniej ten proces ładowania zachodzi,
dodatkowa rozdzielczość bardzo często jest pomocna. A najlepiej jak mamy w ogóle 3 albo 4 albo 5 cyfr po przecinku, to wtedy widać ewidentnie ładnie wszystko, że coś tam się dzieje. No dobra. Ja pokazywałem, że on też ma niby 20 tysięcy działek, ale jeśli chodzi o pomiary prądu, no to sobie też właśnie możemy zmierzyć prąd razem z tym unitem. Ja to kiedyś zestawiałem w takim długim, godzinnym filmie, że chyba tutaj dodatkowej rozdzielczości nie było. Tak, są trzy miejsca po przecinku, Jak zaczniemy robić pomiar prądu, na wartości prądu nie patrzcie, no ale jakby tu nic nie zyskujemy, nie? No. No dobra. To tyle. Z ciekawości jeszcze wiecie co? Ryzykujemy? Zaryzykujmy. Wsadę starego Vipera do tego Citeka i zobaczymy, czy on był uszkodzony, czy nie był uszkodzony. Bo wydaje mi się, że z pomiarów nie wychodził, żeby był uszkodzony. No ale sprawdźmy to. Dobra, słuchajcie. Jak mamy tak na stole, chcemy porównać. Tutaj jedyneczką zaznaczyłem ten stary układ. Tu jest nowy. No to bierzemy sobie dwie przypałowe nóżki. Przypadkowe, no ale przypałowe też mogą być. No i dotykam tu. Na multimetrze jest OL. No i na przykład biorę te same nóżki tu. No i tutaj mamy 1,2 V. Pomiędzy tymi skrajnymi nóżkami, na nowym, jest 2,2. Tu nie ma nic. Także śmiem twierdzić, że cały ten układ jest przepalony na wylot. Ciekawe, bo nie jest zwarty. Zwykle MOSFET jak padają, to padają na zwarcie, bo tam w środku jest zbudowany MOSFET z układem sterującym. No ale jak widać, to się po prostu musiało tak spalić, że się po prostu wypaliło. No na tym lewym są jakiekolwiek reakcje na cokolwiek, w drugą stronę po całym, tutaj nic się nam nie dzieje, także ten układ jest raczej martwy. No ale ciekawość, możemy go wsadzić, dużo mi to czasu nie kosztuje, już tak jest cały dzień zmarnowany na taką głupotkę, no ale żeby sprawiedliwości stała się zadość, czyli odpięte od prądu, odpięte, no i dobrze, blutujemy. Nic nie wystartuje, raczej się nic nie spali. Najwyżej będę naprawiał drugi raz. No i co, ten sam temat. Zapniemy sobie akumulator, zobaczymy co się wydarzy. Nic. Ale. Teraz czy wybuchnie? 3, 2, 1. Nic się nie dzieje. Także słusznie był wymieniony Viper. Także jak zepsuje się wam Citek, musicie kupić Vipera. Zawsze w GTA się szukało Vipera, żeby go ukraść i nim jeździć. To było GTA chyba 2, w ogóle tak jeszcze z góry taki widok był. Kto pamięta, niech napisze. Tak było, nie ściemniam. No i znowu mnie zakąsał kąsający Citek, bo nie ma bleeder rezystora. Dwa razy mnie skubany na nadział. Widzicie? 300 V. Bardzo wolno pada. No, także... biedny paluszek. No dobra. Także tak. Zaraz jakiś rezystor trzeba znaleźć, go wyładować. Cwaniaka. Konstruowałem wyładowawczy 1 kilo rezystor, zobaczymy jak piźgnie. Tylko nie w twarz. To coś niebezpieczne, bo jak dotknę czegoś złego, to te 400 V podam gdzieś indziej na płytkę, dlatego nie lubię rozładowywać rezystorów. Znaczy, nie lubię rozładowywać kondensatorów. No, zobaczymy teraz, jakie jest napięcie. O, 3 V. Także już powinno się bezpiecznie tego to dotykać. Warto by było dać izolowany, większej mocy, taki z 5-watowy rezystor. No bo to czasem też potrafi z tego dym puść iskry. Cuda się wydarzyć, tu było ile? 300 coś voltów, podzielić na 1000, no to tam 0,3 ampera popłynie, jak dobrze liczę. Tak mi się wydaje, tak. 300 na 10 to 30.
na 103 na 1003, tak, 0,3 ampera, widzicie? Nie umiem liczyć pamięci. Tego zenera dałem niżej. Już nie chcę się mikroskopu odpalać. Tego zenera dałem niżej, ale też nie jest na samej płytce, tylko trochę dłuższa nóżka, pomaga zawsze chłodzić diodę, także będzie miała lepsze chłodzenie, bo ten kawałek elektrody, ten metalu działa jak radiator, no i ma lepszy przepływ powietrza niż jakby była nisko przy płytce, nie? No, ale to jest bardziej wrażliwa na wibracje. Więc w transporcie nam się coś takiego nie podoba. Zanim tu dojedzie do sklepu, wiecie jak jest. Tu jeszcze warto zaznaczyć, że te koraliki ferrytowe to są dwa, one były sklejone klejem. Jak je rozklejałem, zobaczyłem, że one się ruszają troszeczkę. Więc trochę tego kleju zostawiłem, żeby one się trzymały blisko siebie, żeby się dotykały. No ale taka dygresja. No dobra, zamykamy dziada. Jest znak z markerem zrobiony. Ostatnie testy. Jakoś trzeba to, nie wiem, skleić taśmą, dętką, czymkolwiek. Jakimiś tymi silikonami, ale to bezkwasowymi. Ciężki temat. Czym to sklejać? Jak macie pomysły, jakieś fajne środki, piszcie nazwę środka. No. A ja to zaraz testuję. Jeszcze z ciekawości w układzie sobie zmierzymy opto. W układzie mierzymy sobie diodę 0,8. Dioda w drugą stronę nie powinna pokazać nic. 0,8, czyli nam się przez coś tam zamyka na płytce. Teraz tutaj 2,4. Pamiętamy, przy kropeczce czerwony, czyli prawidłowo jak jest otwarte. A tutaj 1,2. Czyli wtedy jak mi pokazało pół, no to właśnie dlatego się pewnie zmyliłem, że opto jest ok. No bo też nie było zwarte na zero, dziwne. Dobra, teraz naprawdę to składam. Testujemy i kończymy ten odcinek. Light or fire? Nic się nie dzieje. Na akumulatorze tego. 3, 2, 1. No i to mi się podoba. Dobra, Citek działa. To mi się podoba. O to chodzi. Ożywiony, zwykle ciężko jest ożywić Citeka. Może dlatego, że taki mały ma elementów, dlatego był prostszy. Co ja wam powiem? Fajny, śmieszny XS800. Dobra, jak lubicie takie filmy, zobaczcie moją playlistę o naprawach elektronicznych, nie naprawach. W ogóle playlistę, wszystko na kanale Rzeźbiarz. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. Odtłuściłem. Kaptonem zakleję. Ładowarki do laptopów. Po różnych naprawach. Sweden.